kochane babeczki, jako ja rada, żebyście sam są. Josia zaś mogła pogodać, a wiecie, niże jo ogromnie rada dużo godu. Wyobrażacie se, że mnie się udało wygodać wszystkie nielimitowane rozmowy z T-Mobile'a. A dzisiaj wam chcę pogodać o moich sąsiadkach z wami loku. Ale nie, żebyście się myśleli, że joje jako plotkula, albo jaki familokowy szpieg, co to nie. Mnie tam cudze rzeczy nie obchodzą. Ja bym na pogodę to, co słyszała. A słyszała tego. Wiecie, przylatuje do mnie przedczorym sąsiadka i mi go do, słuchaj, no ja w południe była tam za rzeką i mnie tam jeden chłop napadł i zgwałcił. Kiedy w biały dzień w południe toś nie poradziła wrzeszczeć? Nie, bo padał, że jak zaczyna wrzeszczeć, to przestanie. Gdy na drugi dzień, 5 po południu, pod wieczór patrza, druga sąsiadka Kaś to lecił. No Kaj to idziecie, tam zarzyka. No nie chodźcie tam, bo tam gwałcą. Ja wiem, ja już tam była 5 razy. A niedawno bycie umarł nasz sąsiad spod siódmego. No też był taki roztomań. Ty i go żoła żar, i haje robił, i babie przywalił, i talerze i wytrzaskał. No ale nasz farosz godo, że umrzytych się źle nie godu. Tuż jak na tym pogrzebie zaczął tego umrzytego chwalić, a wychwalować, to ta wdowa dwa razy otwierała truła i zaglądała, kogo to rychtyk chobił. Wiecie, patrza, gryta idzie, tak znerwowano, czerwono na gębie, i godą, co się stało? A ona pada, no mój brał prysznic, godą mu jak wylezie spod prysznica, to se z nim pogodą o tym, co w jego telefonie znudła. No i co? Czwarty dzień się kąpie. A wiecie, mój ostatnio ze szychty przybrał i ze sąsiadem na piwo się wybrał, nie? Przychodzi do domu i go do mi, słuchaj, ja był na piwie z Kowalskim, ten od 9. Wiesz, co on mi padał? Że on już spał ze wszystkimi babami z naszego familoka oprócz jednej. I zaglądał na mnie, nie? A ja mu go dom, wiesz, to będzie ta spod 12. I jak on zaczął na mnie ryczeć, a przed... Godom, ale cóż ty sobie tak pomieryczysz? Po coś się ze mną ożenił? A on godom, bo mi tak doradzili. Godom, kto ci doradził? Nie pamiętam, ja miał dużo wrogów. Wiecie, a godom, słuchaj, a co mi kupisz na Dzień Kobiet? Nic! Godom, jako nic? No to powiedz mi chociaż, że je piękno. To musisz poczekać do 1 kwietnia. No wiecie, ofuczała się, stoja ofuczało przy oknie, nie? A on mi go do co robisz? Myśla. A co myślisz? Czy mam wyskoczyć, czy zawrzeć te okno? A to skokaj, skokaj, ja go zawrza. Ale wiecie, to nie ma ino tak umie, to jest wszędzie. Ostatnio do Matyldy przyjechała teściowo. I powiedz mi, jaki też jest ten mój syn? A Matylda nie owijała, baweł napadł, i go żoła żere, i na motyki chodzi, i haje mi robi, i przywalił mi, a ta teściowo go do dzięka Bogu je chociaż zdrowy. Wiecie, patrza idzie sąsiad, jego do słuchajcie sąsiedzie, co wyście tam dziś o całą noc z tą waszą babą szaleli, tym co nade mną mieszko, wiecie. Ja do mnie całą noc łoka nie zmrużyła, a lampa z gipsdeką, że myślała, że mi na łeb śleci. A on mi go do, ale obejrzyj, jak się robią ploty, gdyż mnie wczoraj ani w domu nie było. Słysza, że sąsiady za ścianą pogadują. Jak tak normalnie godają, to wszystko słyszeć. Ale jak tak ciszy, to trzeba szklonka dać do...
do ściany, nie? Wiecie, więc ja ta szklonka, bo tak po ciszy, nie? I tak, łon se ją chycił za dupa i padł i tak. Jakbyś to ujędrniła, to byśmy się mogli pozbyć tych twoich wszystkich wyszczuplających majtek. Potem się ją chycił za cycek, padł. Jakbyś se to ujędrniła, to byśmy się mogli wszystkich twoich lajbików pozbyć. A ona go za nic nie chyta, ino mu pokozana buntek pada. Jakbyś ty se to ujędrnił, to byśmy się mogli pozbyć łogrodnika, elektrykorza, hydraulika i twojego brata. A ostatnio, wiecie, wybrała, że się też na spowiedź. Ale nie żebyście się myślały, że ją tak stanęła, żeby wszystko słyszeć. Co to, to nie. No ale tak jak stoła, że wszystko słyszała. Heinel go do księdzu, proszę księdza. I o cały czas słysza głos, kery mi go do, co ją mam robić. Czy joje jaki nawiedzony, opętany. A ksiądz go do, tyś nie ma opętany, tyś jeżunaty. A w tym naszym familoku to najfajniejsze są dzieci, wiecie? Normalnie ostatnio Zośka leci go do, tato, tato, jak mi dasz 500 zł, to ci powiem, z kim mama śpi, jak ciebie nie ma w druma. On padł, tu masz 1000 zł, go daj, wartko. A ona padła, jak ciebie nie ma w druma, tato, to nasza mama śpi ze mną. A Jasiek przylatuje do domu, do mamo, mamo, a tata mi gdzieś w autobusie kazał ustąpić miejsce takiej jednej pani. No to bardzo dobrze, tak się należy, fajnie cię tata uczy. Ja, ale ja siedział tatowi na kolanach. A Baśka idzie z gritą, nie i ta Baśka go do, mamo, ale powiedz mi tak po prawdzie, toś ty chciała dziążka, aboś ty chciała syneczka? A ona padła, tak po prawdzie, to ja się chciała no trampki zawiązać. Siedza w oknie otwarte, a sąsiadka kolem mnie za ścianą też miała okno otwarte. I to wszystko słyszę, takowych tam była, nie? I słyszę, jak ona godo. I każdą noc się szla już poza domem. I jeno ci te dziwki w głowie. Wszystkim musisz zaliczyć, czy to jest kuźwa jakiś konkurs, a ja siedzę w domu i się martwia. A potem przynosisz do chałupy nie wiadomo jaki syf. I jeszcze chcesz ze mną leżeć w moim łóżku. I myślę, Boże kochany, co ona ma za chłopa. Patrzę, gdy dłonie chłop idzie z roboty. Hajdla, z kimś to goda ze swoim? Nie, moje w robocie, ja goda do kota. Wiecie, siedza w oknie, a pod oknem ławka i tam siedzi Francek z Zeflą, nie? I Francek go do, ty, ja już nie wytrzymia, pan, ja już tego nie wytrzymia. Moja się mnie cały czas o coś pytał. A Zefel go do, ty się możesz dobrze. Moja się mnie cały czas o coś pytał. Sama se odpowiada, a potem się ze mną wadzi, że nie mam rację. Ale jeszcze bym powiem. Sąsiad ten spod piątki na 5 lat pojechał do Afryki na kontrakt do roboty. 5 lat go w domu nie było. No i ta jego baba koleżanki też wyciągły na dyskotekę i zabrała z murzynym. I ona przylatuje i go do, co ja mam robić, ja w ciąży. No nic się nie stare i wszystko będzie dobrze, kaj tam 5 lat, nie? Urodził się wam syneczek, ale jaki szykowny. Czorne lukate włoski, łoczka jak 2 wągle, cały familok mu pszą. No ale chłop ma przyjechać, nie? Co mam zrobić, chłop już przyjeżdża. Go do mnie się nie stare i wszystko będzie dobrze. Ona patrzy, chłop już jest pod familokiem, pakuje się z tymi tobołami do chałupy, więc tego małego i no faz do łazienki nie wylaś, aż cię nie zawołu. Ten chłop wlazi te walizki do tego antryja, wkło do temu małemu się zmierzło, wylos z tej łazienki i stoi w rogu. Ten chłop tak na niego zaglądu padł, a tak jak dawał pozór, a ta motyka mi go jednak spakowała. Ale muszę już kończyć, wiecie, bo mnie za chwilę odłączą, a poza tym już się będą boli, że jeszcze więcej na nich wygodą. Trzymaj!